Tytuł kursu: Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł: Obliczanie wysokości świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Temat: Świadczenia z tytułu wypadku. Ubezpieczenie wypadkowe polega na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Problematyka świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwaną ustawą wypadkową, oraz ustawy z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Zgodnie z artykułem 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczenie wypadkowe przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest przychód. Pojęcie to zostało dokładnie omówione w module 2 i 3. Przyjmijmy, że przychód jest uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz odosobnienia i zasiłku z tego tytułu, a także z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, jeśli zawarł je pracownik z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu wypadku przysługuje pracownikom od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, niezależnie od okresu podlegania temu ubezpieczeniu. Zasiłek rehabilitacyjny w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu wypadku przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują możliwość zdolności do pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.